Witam wszystkich uczestników na czwartym osiemnastym turnieju szachowym. Tutaj, aby tutaj masz, myślę, że po prostu, aby w miarę możliwości tutaj otworzyć turniej, przekażę głos tutaj jednemu ze współorganizatorów turnieju szachowego, czyli Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu, pani dyrektor, pani Bogumiła Koryczka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyznam, że ta edycja troszeczkę nas zaskoczyła. Zawsze się cieszymy, kiedy mamy dużo uczestników, ale w tym roku liczba przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Ogromnie się cieszymy, ponieważ wiem, że wczoraj wieczorem po 9 było już ponad 170 zgłoszeń. Fizycznie, z tego co słyszę, dojechało ponad 160. Ogromnie się cieszę i bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników, a szczególnie tych tutaj najmłodszych, którzy już umieją grać, a przecież jest to trudna gra. To jest gra wymagająca logicznego myślenia, umiejętności przewidywania zachowań przeciwnika. Gra, która zmusza do podejmowania właściwych decyzji, bo przecież wygrać trzeba. Ja naprawdę zazdroszczę, bardzo zazdroszczę wszystkim Państwu, od tego najmłodszego uczestnika, który tu ma pewnie 3 latka, może 4, aż po seniorów. Cieszy mnie przede wszystkim to, że to jest taka impreza integrująca pokolenia. Tutaj, szczególnie w tej kategorii Open, nie ma podziałów na to, czy to jest dziadek, czy to jest wnuk. Bardzo mnie to cieszy. Tu szanse są wyrównane. Przede wszystkim bardzo dziękuję dwóm mózgom tej imprezy, czyli nauczycielowi Młodzieżowego Domu Kultury, panu Tomaszowi Kantyce, i myślę, że ogromne brawa mu się należą za to. I sędzia główny, pan Marcin Surma, dziękujemy. I wiem, że tych dwóch ludzi zapewnia wysoki poziom dzisiejszej imprezy. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam mikrofonu. Życzę przede wszystkim sukcesu, aby każdy z Was, każdy z Państwa osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Wygrani jesteście wszyscy. Ja tak uważam. Dziękuję pięknie. Turniej rozgrywamy systemem szwajcarskim, 7 rund, po 15 minut dla zawodnika. W grupie Open będą obowiązywać zasady aktualne, czyli pierwsza impreza po sędzie przegrywa u dzieci. Pierwsza impreza będzie tylko upomnieniem, dopiero druga impreza po sędzie przegrywa. Z mojej informacji to wszystko. Przekażę tutaj głos odnośnie informacji technicznej drugiemu sędziemu, panu Tomaszowi Kandyce, który tutaj będzie głównie zajmował się grupą B. Witam wszystkich serdecznie jako gospodarz, tutaj inicjator, pomysłodawca tego turnieju. Niezmiernie się cieszę, że zgromadziliśmy na czwartej edycji aż taką liczbę osób. Z jednej strony to problem startowy, organizacyjny, ale oko i serce się raduje, jak widzę was tylu. Ja jeszcze w tym momencie chciałem podziękowania skierować do wszystkich, którzy nas wspierają od początku i postanowiłem taką małą niespodziankę, czyli ufundować im parę koszulek. Przy okazji o takie koszulki będą walczyli też w kategorii Oświęcimianie. Nie mogę cię poprosić. Tutaj chciałbym w pierwszej kolejności gospodarza, pana dyrektora biblioteki prosić. Dziękuję bardzo. Tutaj mam dla pana Surmana koszulkę pamiątkową naszego turnieju. Nie, wiem, że jest nieobecny, ale zawsze nas wspiera finansowo Klub Sportowy Sowa Oświęcim. Jest żona, jakby mógł prosić. Piotrek musiał, zawsze nas tutaj bardzo wspiera, dla niego taka pamiątkowa koszulka. Panią dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Ja też. Proszę się nauczyć.